Cześć, kochani, tu Agnieszka. Słuchajcie, robimy, mierzymy Sinsay. Nowa kolekcja Sinsaya. Już o tego Sinsaya prosicie, jak tak pytałam, co chcecie zobaczyć, od czego zaczynamy nowości. To było parę głosów właśnie na Sinsaya. Podobno są fajne trencze. Tego jeszcze nie wiem. Ja trencza nie zamówiłam żadnego, ale spokojnie, pójdziemy za niedługo, może bardzo szybko nawet do Sinsaya, przejrzeć tą nową kolekcję stacjonarnie, pochodzimy, popatrzymy wszystko. Natomiast zamówiłam już trochę rzeczy z nowej kolekcji, które wydają się bardzo ciekawe. Dzisiaj będzie kolorowo, dzisiaj będzie no kolorowo przede wszystkim. I słuchajcie, otworzyłam już paczkę, ona jest wielka, ja jej nie będę podnosić, bo po prostu jest ogromna. Ale zamówiłam jedną rzecz, którą musiałam zobaczyć. Musiałam, wczoraj odebrałam tą paczkę, przytargałam ją z paczkomatu i stwierdziłam, że otworzę i założę tą jedną rzecz, zmierzę ją i jest moim zdaniem bardzo fajna, przynajmniej na tyle, na ile się wczoraj widziałam tam wieczorem, w nocy, w lustrze i tak dalej. Także jeszcze dzisiaj z Wami się jej przyjrzę. Myślę, że to będzie hit tej marki na wiosnę właśnie. Także jeżeli jesteście ciekawi, co to jest i jakie są inne rzeczy, które wybrałam do dzisiejszego filmu, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę. Możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie oczywiście. I zaczynamy. I ta pierwsza rzecz, to pójdzie na początek. To pójdzie na początek. Inne też są fajne. Ale popatrzcie na ten kolor. A to jest piękny róż, piękny róż. I to jest płaszcz. To jest prochowiec, który moim zdaniem ma świetny fason. Jeżeli kojarzycie ten mój płaszcz z Bershki, taki grafitowy, i mam też jasny, no to to jest coś bardzo podobnego. Fason naprawdę jest żyleta, po prostu. Nie wiem, czy wiecie, ale ja miałam ksywę żyleta. Znajomi ze studiów mnie tak nazwali na archeologii. I dobra, taki płaszcz. Mamy tutaj dwurzędowe zapięcie, taki fajny, szeroki kołnierz, mamy guziki i tutaj te pagony, ale popatrzcie, są reglanowe rękawy. To naprawdę fajnie wyglądało wczoraj, jak to mierzyłam. To było takie też moje pierwsze wrażenie, więc może być tak, że zobaczę później na nagraniu, że coś leży nie tak. Także wybaczcie, że się podniecam, ale naprawdę mi się ten płaszcz podoba. Takie mamy wykończenie rękawów, czyli znowu mamy guziczek i taki pasek jakby. I już, czekajcie, jedziemy do góry. Z tyłu, o nie, on ma jakąś plamkę. On ma plamkę. Ale taką małą, a taką do wytarcia myślę, do wyczyszczenia, dobra. Nie, myślę, że nawet jej tak nie widać, tylko po prostu z bliska zwróciłam uwagę. Tak jest wykończony, więc ma karczek, jest pasek, są guziki. Guziki są takie jakby marmurowe. Ja nie nazywam ich szylkretowymi, bo to nie jest szylkret według mnie, tylko taki jak kamyczek jakiś. No właśnie, i mamy pasek i ja go mam w rozmiarze 40, rozmiar L. I o, dziwne, bo metka jest urwana. No ale okej. On kosztuje, no właśnie, tutaj nie ma ceny w tym momencie, jak jest metka urwana, ale wydaje mi się, że 199 zł. Linki do wszystkiego będziecie mieć w opisie. I jedyną dla mnie wadą tego płaszcza, ale do zniesienia na to, jak bardzo mi się podoba, jest skład, bo to jest chyba 100% poliester na 100% poliester, o ile dobrze kojarzę. 100 poliester z wierzchu, 100 poliester podszewka, tak. Jeżeli chodzi o samą fakturę, to to jest taka faktura tańszych płaszczy, ale on fasonowo robi wrażenie. On bardzo moim zdaniem fasonowo nadrabia. Popatrzcie, pokażę Wam, jaka jest ta fakturka. Widzicie, to jest taki typowy poliestrowy materiał płaszczowy. On jest dosyć ciężki i powiedziałabym, że taki w miarę mięsisty. Na dole, zdaje się, mamy też rozcięcie z tyłu. Ciężko go pokazać, bo on jest bardzo duży, słuchajcie. On jest taki naprawdę fasonowo duży, też fajny. Także tak, zakładam, bo nie mogę się doczekać, żeby Wam go pokazać. Dobra, słuchajcie, pora na tego stwora. Naprawdę świetny jest ten płaszcz. Ja tak ubrałam dżinsy i emu, żeby Wam pokazać, zostałam w tej koszuli. Pokażę Wam tak najpierw. Popatrzcie, jaki on jest długi w ogóle. On jest taki, no, długości moich dżinsów. Jak jest puszczony luźno, to z tyłu wygląda w ten sposób. A z przodu tak. Wezmę te włosy, schowam je pod płaszcz troszeczkę, żeby aż tak na mnie przeszkadzały. Widzicie? Fajnie wygląda. On jest pomięty, no bo jest z paczki, wiadomo, ale to parownica i heja. Mamy tutaj te
pagony właśnie takie dłuższe, no rewelacyjnie moim zdaniem wygląda. Nie wiem, bardzo mi się podoba fasonowo, może dlatego, że przypomina ten płaszcz, który tak lubię. Tak na zasadzie skojarzenia i rozmiarowo jest dobry, więc dobrze, że nie wzięłam M-ki, dobrze, że te M-ki się wyprzedały i kupiłam L-kę. A teraz go zapniemy i zobaczymy, jak wygląda zapięty. Moim zdaniem też wygląda fajnie na tyle, na ile go wczoraj widziałam. Tak. Widzicie? Jeszcze tutaj ułożę, bo jak wiążę, to wiadomo, że się ścisnął ten przód bardziej niż tam tył i tak dalej. O, tak wygląda, jak jest zapięty. Zawiązany właściwie. Więc też ładnie wygląda. Mi się bardzo podoba ta góra, bo popatrzcie, jakie tutaj mamy rękawy. To, że reglanowe, to już Wam mówiłam, ale one są nisko tutaj, więc jest dużo miejsca na jakiś sweter, załóżmy. No i też ta góra przez to jest taka kimonowata trochę, w sensie tak kimonowato mi się kojarzy. Albo szlafrokowato, nie wiem, no coś takiego. A dół mamy troszeczkę węższy, ale on też się ładnie całkiem, wydaje mi się, tak rozkloszowuje na dole. No i długość jest ciekawa też. Z boku wygląda w ten sposób, a z tyłu tak. Więc wydaje mi się, że też całkiem nieźle, na tyle, na ile wczoraj tam widziałam w małym lusterku, taliuje, ale to też zobaczę sobie teraz po prostu z Wami. Także moim zdaniem bardzo fajny płaszczyk. No tylko jakość tutaj nie będzie najwyższa, to od razu Wam powiem. Natomiast przy tej cenie, o ile dobrze pamiętam, 199 zł, no to też nie ma się wiadomo czego spodziewać, bo takie nawet i poliestrowe płaszcze w Zarze będą kosztowały i tak około 300. A tutaj mamy te 199 zł. Sinsay, no to jest po prostu tańszy sklep. Także na tyle, na ile go widzę ja swoimi oczami, a nie okiem kamery, no to bardzo mi się podoba. Po prostu bardzo mi się podoba i nawet fajniej wygląda zapięty, tak sobie myślę, niż odpięty. Można go też zostawić oczywiście z czernią, co będzie fajnie współgrało z tymi guzikami. No fajny jest po prostu. Taki ciekawy. No i bardzo mi się podoba ta linia ramion. Bo przez to, że mamy reglanowe rękawy, to ramiona są po prostu lekko zwężone, a sylwetka się poszerza w dół. Czyli to, co ja lubię. Dajcie znać, co sądzicie. Czy Wam się podoba i czy powinnam go zostawić. A teraz wybieramy się już w podróż w nieznane. I zobaczymy, czy tutaj będzie losowanie. Przepraszam. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Kurtka. O, i tu też nie ma metki, też jest oderwana, ale dziwnie. Tu jest kurtka też w rozmiarze L i ona jest w pepitkę, ale ta pepitka jest neonowo taka groszkowo-czarna. Coś takiego. Taka kurtka koszulowa po prostu, krótsza. Nie wiem, czy nie będzie za duża, ale też wizualnie fajnie to, powiem Wam, wygląda. Aczkolwiek widzę też, że to jest taki materiał trochę mechatogenny. Spójrzcie tutaj. Nawet na tym kołnierzyku widać takie włoski. Tutaj ceny nie pamiętam, bo tak jakby ja byłam najbardziej skupiona na tym płaszczu, bo w międzyczasie, słuchajcie, jak włożyłam do koszyka M-kę i szukałam innych rzeczy do tego filmu, żeby tam zamówić, to mi się M-ka wyprzedała i musiałam wziąć L-kę, ale wydaje mi się, że to było dobre rozwiązanie. Nie wiem, Wy już widziałyście, także piszcie, oceniajcie, a patrzymy teraz na to. I tutaj mamy trochę taki luźniejszy splot, znaczy no luźniejszy, taki widoczny splot, jeszcze Wam tak pokażę z bliska, może, o tak. Kolorystyka mi się bardzo podoba, aczkolwiek ja zauważyłam, że dla mnie nie do końca takie kolorystyki pasują, że trochę mnie przytłaczają po prostu. Jakby to było na przykład biało, takie zielone, to myślę, że lepiej by do mnie pasowało. Ale na tyle mnie zainteresowała ta rzecz, że stwierdziłam, że zamówię. Mamy tutaj kieszonki takie na piersiach i czy to jest zatrzask, czy to jest guzik. To są guziki, słuchajcie. I takie matowe, czarne guziki. No mogłoby się Mojito od Sinsaya nauczyć z tymi guzikami trochę, nie? Bo oni mają tam te złote takie bazarowe zwykle. Natomiast jeżeli chodzi o skład, to tutaj też nie pamiętam albo nie popatrzyłam, nawet możliwe, że nie popatrzyłam. I tutaj mamy tak. 57 to jest poliester, 34 akryl, 9 poliamid i podszewka 100% poliester. No to tak, musiałoby mnie to rzucić na kolana, żebym to ewentualnie zostawiła, ale ciekawa jestem, bardzo jestem ciekawa. Aż rozepnę te guziki tutaj, wiecie co, u góry, bo tak pod szyję wiadomo, że też można nosić, ale już jestem ciekawa, jeszcze nie mierząc, a zanim zacznę mierzyć, to jeszcze trochę czasu minie, ponieważ ja najpierw nagrywam wyciąganie tych rzeczy, pokazywanie Wam, bo jestem ciekawa, jak to się może ułożyć u góry, czy to się odegnie tak fajnie, czy się będzie robić tak
pudełkowo zamykać. No nie wiem, zobaczymy, założę teraz dla Was i zobaczmy. Wydaje mi się, że mogłoby to być też krótsze, takie trochę za talię, ale nie wiem, zakładam. Co Wam jeszcze chcę powiedzieć, to, że do tego jest spódniczka krótka, jakby co, to jest taki zestaw, ale już nie zamawiałam tej spódniczki, nie wiem, jakoś jako zestaw mi się to nie podobało, natomiast samo w sobie mnie zaciekawiło. O Jezu, ta podszewka się do mnie przykleiła. Niezbyt to przyjemne. No, okej, okay, mamy taką kurteczkę. Za duża jest moim zdaniem. W sensie może taka ma być, ale trochę jest taka, mam wrażenie, że mogłaby być mniejsza. Jest taka zbyt obszerna. Tak się czuję, nie czuję po prostu. I kolorystycznie też jakoś to się, kurczę, ze mną nie zgrywa. Aczkolwiek samo w sobie ubranie nie jest złe. Nie jest złe. Pamiętajcie, że jak mówię, że coś jest fajne, niezłe, super i tak dalej, a ma beznadziejny skład, to nie chodzi mi o ten skład, tylko chodzi mi o wizualne jakby aspekty. Tak to wygląda. Zobaczymy z boku. Au, kolczyk. Ja mam takie ogromne kolczyki, tylko mam tak dużo włosów, że tego nie widać. Tak wygląda z boku. Tutaj mamy tył, tyłeczek. I tutaj, tadam, z drugiej strony. Tak, to nie jest kolorystyka dla mnie. Niby jest, a nie jest tak do końca. Też nie podoba mi się do końca to, że ona się tak zabudowuje, ta kurtka tutaj mocno, bo właśnie o to chodzi, że jakby miała troszkę mniejszy rozmiar, to by była bardziej o w ten sposób. Rozkładałaby się i to wszystko wygląda lżej. A jak się tak zabudowuje całkiem, no to równie dobrze może być zapięta, a no. Także taka. Jest fajna, jest po prostu fajna, jakbyście szukały czegoś takiego, ale ja jej zostawiać nie będę, bo nie jest taka wow po prostu, jak na przykład ten płaszcz. Dzisiaj jest sporo różu, ale akurat teraz nie wyciągnęłam różowej rzeczy. Kolejna rzecz to jest sukienka, która bardzo mi się spodobała, jeżeli chodzi o kolory. Wygląda tak teraz, jak ją wyciągnęłam na chwyt, tak o, tak sobie o, powiedziałabym szczerze. Mamy tutaj prążkowany materiał, taką prążkowaną dzianinkę, no i właśnie, ciepły beż, zestawiony znowu z takim neonowo-zielonym. Bardzo mi się to spodobało właśnie w tej sukience. To jest sukienka maxi, dłuższa. Widzę, że trochę taka jakby prześwitująca, w sensie ten splot znowu jest dosyć luźny, ale raczej to nie powinno w niczym przeszkadzać. Może tak Wam jeszcze pokażę. O, mam nadzieję, że to widać. Spodobała mi się bardzo kolorystycznie i spodobała mi się dlatego, że jest właśnie taka długa, minimalistyczna. No i te kolorki przede wszystkim, ale też znowu nie do końca chyba, chociaż nie, fajnie wygląda w sumie, ciekawie wygląda. No nie wiem, zaraz założymy. Wzięłam tutaj również rozmiar L, bo ja zwykle mam w L-kę po prostu w Sinseju. Wiadomo, że to jest rozmiarówka, znaczy zależy jakich rzeczy też tak naprawdę, bo są rzeczy, które będą dobre w SC, a są rzeczy, które no, będą w MC na mnie za małe. To jest sklep z klientem docelowym tam lat naście, zwykle, chociaż mają kolekcję ciążową też, więc rozszerzają trochę asortyment. Ale tak, dobra, mamy tutaj 50% wiskozy, 28 poliestru i 22 poliamidu, czyli taki sztuczno-syntetyczny skład, natomiast sama ta dzianinka jest przyjemna. Jest przyjemna, nie czuć, żeby była jakaś tam plastikowa, nie jest połyskliwa. No i teraz tylko kwestia, czy to będzie dobrze leżeć, bo na przykład wiadomo, że jeżeli ta sukienka będzie na mnie obcisła, to będzie podkreślać to, czego ja bym nie chciała podkreślić. Nie wiem, może być obcisła. Może na przykład, wiecie, ja bym chciała, żeby ona leżała tak jak, trochę tak jak ta z H&M czarna w paski, którą mam, ale jak teraz tak patrzę na szerokość tutaj, to już mi się wydaje, że ona będzie trochę bardziej przylegająca. Być może na przykład jeszcze większy rozmiar, żeby pójść tak jakby w tą większą szerokość, to musiałabym zamówić trochę większy rozmiar, ale z kolei też nie wiem, jakby to wyglądało, bo to jest szyta ewidentnie jako przylegająca sukienka. Najpierw zobaczymy tą, a jak mi się spodoba, to na przykład jak pójdę stacjonarnie i będą, to jeszcze raz ją zmierzymy. Także taka, mamy okrągły dekolcik, długie rękawy też obcisłe, mierzymy. Okej, okay. I co sądzicie o tej sukience? Bardzo jestem ciekawa. Podkreśla moją prostą sylwetkę, ale o dziwo tu, gdzie według mnie sukienka ma być luźniej, ona jest luźniej. Natomiast ona niby jest rozciągliwa, ale tak nie za dużo rozciągliwa. O, i ja się nawet zastanawiam, czy XL-ka nie byłaby fajniejsza, wiecie? Bo ona by była po prostu luźniejsza na mnie.
Na ramionach mamy tutaj, tutaj mamy taką normalną linię ramion i pewnie by było troszeczkę to niżej, ale te rękawy czuję, że trochę mogłyby być też luźniejsze po prostu. Natomiast no, ona jest przylegająca, więc na moją sylwetkę, czekajcie, poprawię sobie bieliznę, na moją sylwetkę nie do końca, o, może w ten sposób. Jest okej, okay, jest, ona jest bardzo okej, okay, ale tak, o tak bym jej na przykład nie nosiła. Nosiłabym większą właśnie, trochę luźniejszą, tak jak noszę tą z H&M'a. Z tyłu wygląda w ten sposób, no bardzo ładna sukienka. I fajnie też kolorystycznie mi pasuje, o dziwo. Tak, tak mi się wydaje. Bardzo ciekawa jest, ale tutaj powinnam postawić zdecydowanie na po prostu większy rozmiar, żeby się czuć komfortowo. Brzuch, no jest trochę podkreślony, ale nie bardzo. W sensie, no ja mam brzuszek, no to więc będzie, nie? Patrzcie, tak wam pokażę, aż sobie sama zobaczę, na ile go widać. No, trochę go widać. Najbardziej mi tutaj przeszkadza, że podkreśla te hip dipsy, nie? Bo to jest takie drażniące. Także wydaje mi się, że ja ją sobie zamówię w rozmiarze po prostu XL, bo ona mi się na tyle podoba, że chyba zaryzykuję po prostu. Tak sobie myślę. Tą oddam, a zamówię większą. Jeżeli chodzi o prześwitywanie, to nie wiem tak naprawdę tutaj, czy ona prześwituje, czy nie prześwituje. Długość mamy taką za połowę łydki, więc to jest też fajna długość. Najbardziej, że tak powiem, obcisłe są rękawy, szczerze mówiąc. Czuć je po prostu. Jak mamy tą sukienkę założoną, to czuć te rękawy. Czuć, że one tak lekko przylegają bardziej po prostu niż powinny, ale sama w sobie moim zdaniem jest ładna. Jest naprawdę ładna. Mamy tutaj ten mały dekolt, także spoko sukienka. Co sądzicie? Napiszcie wy, co sądzicie. Czy według was powinnam zamówić ten większy rozmiar, czy sobie odpuścić? Kolejna rzecz jest bardzo kolorowa. Jest bardzo kolorowa i bardzo ciekawa. I trochę mi się kojarzy z takimi kamizelkami, które swego czasu zamawiałam sobie z YesStyle'a, ale później w nich nie chodziłam. Natomiast stwierdziłam, że to jest na tyle ciekawa rzecz, że zamówię ją. Zobaczymy, jak wam się spodoba. Patrzcie, to jest sweter. I on jest bardzo kolorowiasty. Mamy takie paski na wykończeniach rękawów i na dole. I tutaj takie kolecz, nie? Trójkątny dekolt i właśnie takie wykończenie trochę kolecz. Ale sam w sobie jest niebiesko-różowy, więc tutaj się dużo dzieje kolorystycznie. On jest bardzo taki optymistyczny. Widzicie to? Myślę, że się ze mną zgodzicie. Jest taki na wesoło. Jak założymy coś takiego, to będziemy oczywiście widoczne z kosmosu, ale jest taki optymistyczny bardzo. I tutaj już mam rozmiar M. Czemu zamówiłam M? Prawdopodobnie dlatego, że wydawał mi się duży, albo że nie było i tak dalej. Natomiast mamy tutaj też rozcięcia po bokach. Niezbyt duże, szkoda, mogłyby być troszeczkę większe, ale też z drugiej strony nie do końca wiem, jak ten fason będzie leżał. Sweter jest taki gęsty, powiedziałabym. Taki mięsisty. Jak to wygląda w środku? Aha, no tak, no bo to jest taki robiony w taki sposób, że widzicie, od spodu mamy tak, więc to jest tak jakby podwójna ilość włókien. I mamy spód i z wierzchu ten wzór. Tak, a teraz zobaczymy skład i się przerazimy pewnie, bo tutaj raczej nie będzie nic naturalnego. On też wygląda troszkę mehatogennie. Ale wiecie, to zawsze może zwieść, bo ja na przykład mam te takie swetry z Zary, które bardzo lubię, a wydawało mi się, że po pierwszym praniu i kilku założeniach będzie z nimi koniec, a się okazuje, że nie jest. Dobra, ale jeżeli chodzi o skład, to się tutaj nie mogę odnaleźć. Przy tej ilości metek jest, dobra, 100% poliester, czyli ja nie wiem, mam tak, ja wiem, że i poliester, i akryl to są syntetyki i no umówmy się, że tak w 100% jak są w składzie nie jest to dobry pomysł, ale wolę poliester od akrylu. Nie wiem dlaczego, jakoś tak czuję, że jest jeszcze mniej plastikowy, mimo że też jest plastikowy tak naprawdę. Więc taki sweter, on ma dłuższy troszeczkę fason, taki szerszy, może nawet przeskalowany. Jest ciekawy po prostu, także mierzymy. Dobra, to patrzymy na to arcydzieło sztuki swetrowej. I teraz tak, sam w sobie ten sweter jest fajny, jest taki fancy, ale popatrzcie, jak on maksymalnie tutaj pogrubia, no bo mamy duży wzór, to tak jakby tego się uniknąć raczej nie da. Natomiast fason jest taki przeskalowany, ja się nie spodziewałam, że on będzie taki długi, szczerze mówiąc, myślałam, że będzie krótszy i węższy, więc fasonowo mi się podoba. Fasonowo mi się podoba. Zostawiłam ze spodniami jakimiś tam Zary jasnymi, takimi szerszymi. Jest bardzo ciekawy, ale
coś mi się wydaje, że ja bym go nie nosiła. O, on mi się podoba, wiecie, ja jestem sroką, ja jestem, no, lubię pstrokacizny i tak dalej, ale jak przychodzi co do czego, no to tak raczej stawiam na spokojniejsze rzeczy. Więc moim zdaniem jest bardzo ciekawe, jeżeli lubi ktoś coś takiego. Na przykład, nie wiem, jakiejś młodszej osobie może fajnie grać gdzieś tam do szkoły czy coś, bo on jest taki, powiem Wam, przytulaśny ten sweter. Fajny, jest ciekawy, wesoły, ale nie do końca to jest tak mój vibe, tak jak ja się w ostatnim czasie czuję, tak jak ja chcę rzeczy zakładać, ale generalnie no, wizualnie bardzo mi się podoba. Tak, jakbym zobaczyła na kimś innym fajnie zestawiony, to bym powiedziała, o kurczę, fajne, no. Ale wiem, że ja bym po prostu nie chodziła raczej. Jeszcze pokażę Wam, jak z tyłu wygląda. W sensie, z takimi pstrokatymi rzeczami problem jest taki, że one są bardzo wyraziste i nie chcemy ich tak podświadomie za często zakładać, bo jak na przykład założymy coś takiego, pochodzimy, to szybko się nudzimy tym. Nie wiem, czy rozumiecie, ale tak jest po prostu. I na przykład jak chodzicie do pracy i macie jakąś tam super bluzkę, ale bardzo taką wyrazistą w jakieś wzory i tak dalej, to nie założycie jej na przykład dwa razy w tygodniu, bo to będzie za często, nie? Nie wiem, czy czujecie, o co mi chodzi. W każdym razie, sweter wizualnie jest ok, no więc jak komuś skład nie przeszkadza, no to dla mnie jest na tak. Piszcie, co Wy sądzicie. Czy dla Was też jest na tak? Fajną tutaj robotę robią te paski też właśnie. To rozcięcie mogłoby być tylko troszkę większe, to on by wtedy jeszcze tak lżej wyglądał. Idziemy dalej. Kolejna rzecz to jest coś, co leżało pod płaszczem i ja sobie to chwyciłam do ręki, ale nie mierzyłam tego, nie oglądałam. Natomiast ja już widzę, że to jest brzydko, bardzo brzydko jakościowe. W sensie brzydkie jakościowo. Właśnie nie mogę wysłowić. Patrzcie. A, to może przepalić. Mamy tutaj prążki, ale środki tych prążków są takie, jakby miały lekko włoski i już wyglądają na mechacące się. Już takie, jakby się zaczynały mechacić. Myślę, że to w jakimś tam stopniu widać. Nie jestem pewna, czy całkiem, ale wierzcie mi na słowo. Natomiast to jest taka bluzka, taki long sleeve, różowy. Bardzo spodobał mi się kolor i po prostu wzięłam ze względu na ten kolor. I tutaj coś jest w ogóle. To wygląda jak jakiś... Nie, dobra, to jest kłaczek. W pierwszej chwili myślałam, że to jakiś robak. Tak, także coś takiego. Mamy stójkę tutaj taką niewysoką. Tutaj wzięłam rozmiar L również. I kolor jest naprawdę piękny. Ja uwielbiam taki kolor, natomiast... Właśnie wczoraj już jak wyciągałam ten płaszcz i zobaczyłam, że to po prostu nie wygląda jakościowo. To wygląda tak bazarowo bardzo, o, tak bym powiedziała. Wiadomo, no to trzeba tak jakby popatrzeć i się przyjrzeć, ale wydaje mi się, że to się bardzo szybko zmechaci i skulkuje właśnie te środki tych wypukłych pasków. Więc już na starcie jestem tak naprawdę na nie. No ale zobaczymy, jak będzie leżeć. Ale ogólnie nie, jestem na nie. Kolor jest piękny, nie wiem jaki fason, ale... No właśnie, to nie do końca jest to, co bym chciała. I teraz zobaczmy, co mamy w składzie. 68% to jest poliester, 28% to jest wiskoza i 4% to jest elastan. Akceptowalnie by było, gdyby nie właśnie ta jakość, to wrażenie już przymechacenia lekkiego. Także taki golfik, no ale zobaczmy, jak leży. Zobaczcie, jaki ten kolor jest piękny. Kurczę, śliczny jest ten kolor po prostu. Bardzo dobrze się w nim czuję i to jest też taka moja gama kolorystyczna. Jeżeli chodzi o rozmiar, to pewnie z założenia, jak to miało wyglądać, możliwe, że wzięłam za duży, bo on jest taki luźniejszy i na rękawach to widać, że zwłaszcza, że są takie trochę chyba większe niż być powinny. O, tutaj po tych liniach widać. Ale generalnie dla mnie taki właśnie taka luźność, że tak powiem, jest dobra. Długość, jak widzicie, mamy taką. Zaraz włożę w spodnie, żeby to jakoś tak wyglądało. Tak? Kolor jest piękny, no ale jakość niestety... Tutaj już nie mogę przymknąć oka, bo są rzeczy gorszej jakości, na które mogę przymknąć oko, ale jak już coś, wiecie, przychodzi nowe i już wygląda tak... Jakby trochę było jednak zniszczone, to nie, to absolutnie nie. Nie no, kolor jest piękny. Kolor jest naprawdę piękny. Fasonowo też mi się podoba. Można sobie podwinąć, wiadomo, rękawki, będzie wyglądać lżej. Piękny, naprawdę. Nie mogę się napatrzeć na ten kolor. Śliczny jest. No ale niestety właśnie te aspekty. Chociaż może to... Nie no, wygląda jakby się miało zmechacić.
Kurczę, szkoda, bo naprawdę bardzo ładne jest, nie? Kolejna rzecz znowu jest... O, czekajcie, odstawię pudło, żeby nie zaczepiać. Jest różowa, znowu jest różowa. Szeleszcząca. I to jest kurtka. To jest kurtka bomberka. Taka, ale już widzę, że to nie jest też za bardzo fason, który bym chciała. Czekajcie, jaki tu mam rozmiar? 38M. No to nie, to raczej ona będzie za mała na mnie. W sensie na to, co ja sobie wyobrażam, jak ona powinna wyglądać. Jest taki typowo kurtkowy, śliski materiał. Mamy tutaj ściągacze na rękawach. No i fason bomberkowy, zamek srebrny. Jest taka dłuższa zapupa, ale jak popatrzycie na szerokość, nie wiem, czy ją widzicie w kamerze, jak tak pokazuję, wydaje mi się, że widzicie, to ja już widzę, że na mnie to będzie po prostu wąsko wyglądać. A to nie o to chodzi w bomberkach. I tył mamy przepikowany w ten sposób, więc w taki fajnie to wygląda po prostu. Zresztą z przodu też jest takie przepikowanie. Tutaj mamy kieszenie, dosyć mocno szeleści, no ale spoko. Zamek się rozpina bez większych, widzę, problemów, co różnie też bywa z zamkami z Sinseya. I zobaczmy teraz na skład, aczkolwiek ja raczej jestem przekonana, że tu będzie wszystko syntetyczne, tak czy siak. 100% poliester z wierzchu. I teraz tak, druga tkanina, 98% bawełna, 2 elastan i to są te ściągacze, jak przypuszczam, no bo cóż tu innego mogłoby być. No i jeszcze mamy 100%, jeżeli chodzi o wypełnienie poliestru i pierwsza podszewka 100% poliestru. Więc bardzo syntetyczna rzecz tak naprawdę, no ale z dumą można na metce dać, że jest tyle bawełny w drugim materiale, czyli w tym... Wiecie, tutaj przy szyi i na rękawach i na dole na ściągaczach. To trochę takie trochę, no... Okej. Okay. Dobra. Także zakładam po prostu, zobaczymy. Nie, tak jak wyciągnęłam teraz, to też nie jestem za tym, żeby ją zostawić. Wydaje mi się, że będzie za mała, ale to są moje gdybania, więc zamiast gdybać, zakładam. Los Bomberos. I zobaczymy, co my tutaj mamy tym razem. Ej, ona jest dobra. Czemu mi się wydawało, że taka wąska jakaś, nie wiem, zresztą z tyłu w sumie się nie widzę, ale tak jak patrzę z przodu, to podoba mi się ta wąskość i w ogóle podoba mi się ta kurtka. W sensie, tutaj miałabym taki wybór między płaszczem a tym i jednak wolę płaszcz, ale ogólnie jest spoko, tak na pierwszy rzut oka. Mamy tutaj kieszenie, jeżeli wolicie taki fason na przykład, bardziej na luzie, no jest naprawdę spoko. Zaskakująco spoko. W ogóle nie wiem, czy zauważyłyście, ale mam fazę na róż. W sensie, ja lubię wszystkie kolory. Kocham fiolet, kocham zieleń, kocham niebieski. No i kocham też różowy, jakby nie było. W tym sezonie jest dużo różowych rzeczy. W tamtym roku już na wiosnę i lato w trendach też był właśnie taki Barbie, powiedzmy, róż. I teraz widzę, że tego jest jeszcze więcej. Więc tylko korzystać. Tylko korzystać. Ale kurtka jest naprawdę spoko. I w takich zestawieniach właśnie... prostych, jako dominujący akcent stylizacji może zrobić świetną robotę. Także jeżeli nie przeszkadza Wam, wiecie, że to nie jest jakaś hiper może jakość, że to jest syntetyk, no to bardzo spoko jest. Naprawdę, bardzo spoko. Podoba mi się to pikowanie też, bo ono jest tak, coś więcej jest w tym pikowaniu, a nie takie kreski proste, tylko właśnie mamy takie, wiecie, fałeczki. Rękawy są dobrej długości też. No i nie wygląda, kurczę, na za wąską. To jest zaskakujące. Jakbyś może dzisiaj się... Może dzisiaj mam kiepskie oko do tych rzeczy. Czekajcie, zrobimy jeszcze tak. Zapniemy. No jak zapięta, to tak. I teraz Wam pokażę tył. I teraz będzie można stwierdzić, czy ona jest na przykład nie za wąska. Fajna długość, taka za pupę. Naprawdę fajna kurtka. Naprawdę fajna taka na wiosnę, na jeszcze taką chłodniejszą wiosnę. Może zrobić modową robotę. Co sądzicie? Dajcie znać, idziemy dalej. I ostatnia rzecz, teraz też ją wyciągam, to jest coś, co też wygląda bardzo mechatogennie niestety, a może być ciekawe i bardzo syntetycznie, to chyba już będzie akryl. Mam rozmiar M i to jest kardigan, taki dwukolorowy, ten motyw, który ostatnio mnie strasznie jara, czyli te paski takie czarne przy białym. Mamy dużą pepitę, i tutaj mamy różową część tego swetra. Na dole też jest taka lamówka biało, właśnie czarna. Z tyłu wygląda w ten sposób, czyli mamy obniżoną linię ramion, co tutaj bardzo dobrze widać, ale ten rękaw, czekajcie, jaki jest? Aha, on jest cały też w pepitkę, czyli od tyłu wyglądamy po prostu tak, na biało i mamy z jednej strony pepitkę, z drugiej
róż. Rozmiar M to już Wam mówiłam. Białe guziki, w sumie całkiem nieźle dopasowane do tego, bo... Czekajcie, znowu łapię ostrość na mnie, a nie chcę... Teraz, o, teraz może się uda. Takie białe, z takim iksikiem w środku. No popatrzcie, nie wiem, co się dzieje. Kurczę, z tym aparatem wkurza mnie ostatnio, co on mi tutaj odwala. Tak, niby są, ale tak właśnie fajnie się zgrywają zarówno z tymi paskami, jak i z tą pepitą. Natomiast spójrzmy teraz na skład. Fason jest taki, powiedziałabym, że przeskalowany w założeniu, ale strasznie jest syntetyczny. Co mamy tutaj? 72 akryl, tak myślałam właśnie. Dlatego ja wolę poliester. Akryl jest, ta puchatość akrylowa czasem sprawia, że zatyka mi się nos tak dziwnie. To tak wrażeniowo, jak dotykam. Czyli 72 akryl, 25 poliester i 3% elastan. Powiem tak, bo żebyśmy się dobrze rozumiały, chociaż ja to muszę często powtarzać, tak jakby ludzie nie wchodzą po prostu na wszystkie filmiki i nie wiedzą. To, że ja zamawiam na przykład z Sinseya syntetyczne rzeczy, to nie znaczy, że ja wolę takie niż na przykład kaszmir i wełnę z Massimo Dutti, czy ogólnie kaszmir i wełnę. Ja zdecydowanie bardziej wolę. Natomiast ten kanał jest nie tylko dla mnie, ale też dla Was. I wiem, że są tu osoby w różnych kategoriach wiekowych, mające różny gust. Tak naprawdę staram się po prostu zamawiać też tak dla Was, nie? Troszeczkę. Aczkolwiek rzeczy, które są syntetyczne, a są ciekawe wizualnie, no są ciekawe też dla mnie. Chociaż jakbym miała, wiecie, do wyboru, no to ja bym na przykład głównie jakieś wełny, kaszmiry i tak dalej Wam pokazywała. Ale wiem, że no, chcecie różne rzeczy widzieć. Także zobaczymy, jak to leży. Tak, i to była ostatnia rzecz, więc mierzymy. Bardzo się elektryzuje ten kardigan. Założyłam go na razie tak rozpięty, bo nie chciałam go wkładać przez głowę, tylko go po prostu założyć tak sobie, wiecie, przez ręce. Tak wygląda z tyłu. Nie, no ja nie mogę. Ja coś mam, nie wiem dlaczego, ale mam coś z tym jasnym i z tymi kreseczkami. Nie wiem, co, o co chodzi, ale po prostu jak widzę coś takiego, jak teraz zobaczyłam tył tego swetra, to czuję takie... Oh, taką ulgę jakąś, nie wiem dlaczego. Dlatego na przykład jak ostatnio oglądałyście, mam dwa te swetry z Mango z nowej kolekcji, które właśnie kardigan ma takie paseczki i taki sweter większy, przeskalowany też ma takie paseczki. To jest jakieś takie, takie ASMR wizualne dla mnie. Nie wiem, o co chodzi. Natomiast, jeżeli chodzi o ten kardigan, no to widzicie, jak wygląda rozpięty. On taki bardzo vibe ma teenage, nie? Tak. Tak zresztą jak ten sweter w tą pepitkę. To są takie bardzo młodzieżowe rzeczy, ale też bardzo wyraziste. I to, że są młodzieżowe i w młodzieżowym sklepie, to wcale nie znaczy, że wiecie, nie można nosić rzeczy w jakim wieku tylko się chce, bo to nie powinno nas ograniczać. To my się mamy fajnie czuć, jeżeli kurczę, ktoś lubi, ma nie wiem, 40-50 lat, lubi mieć dwa kucyczki, piegi dorysowane i nie wiem, spódniczkę, misiaczki, sweterek w serduszka, to jego sprawa, nie? Tak wygląda, jak jest zapięty. Znowu, mamy tutaj bardzo duży wzór, więc tak trochę te proporcje są dziwne przez to. Trochę jest taki zaburzający sylwetkę ogólnie. Wiecie co, mam wrażenie, że on jest męczący, jak się na niego patrzy. Mózg ma takie przeskoki, bo tutaj mamy spokój, taki róż, taki troszkę energetyczny, ale trochę spokojny, a tutaj nagle coś się dzieje i tak jak patrzę na niego, to tak jakby mi coś w głowie przeskakiwało. No, ale tył jest boski. No, także to była ostatnia rzecz. Tego też nie zostawię, tak mi się wydaje. Nie, najbardziej mi się podobały dzisiaj, słuchajcie, płaszcz, no to jest zdecydowany mój numer jeden. I ta sukienka w paski, którą już w międzyczasie zamówiłam ze strony XR-kę. W międzyczasie, jak tam się przebierałam, bo stwierdziłam, że kurczę, a nóż nie będzie w sklepie gdzieś stacjonarnie czy coś, stwierdziłam, że zamówię. Tu jeszcze Wam chciałam długość pokazać, że jest za pupę, bo tego nie powiedziałam. No i widzicie też długość rękawów, także możecie też napisać, czy Wam się taki sweterek podoba, taki kardigan. I to by było na tyle, moi drodzy. Co sądzicie w ogóle o tej nowej kolekcji Sinseya? Składy?
Możemy ponarzekać, możemy kurtynę milczenia na nie spuścić, bo wiadomo, że to Sensei. Natomiast same rzeczy, kurczę, wszystkie były fajne tak naprawdę. Płaszcz to dla mnie to jest bomba. Bomberka też była super. Ta kurteczka taka w pepitkę zielono-czarną, fajna, ale nie dla mnie. Sukienka moim zdaniem bardzo fajnie wyglądała. No tamten sweter i ten kardigan, no to są takie właśnie, takie weselsze, takie bardziej crazy rzeczy, ale też całkiem spoko wizualnie. No i napiszcie mi, co właśnie Wam się najbardziej dzisiaj podobało, no i jaki sklep byście chciały kolejny zobaczyć w Mierzymy. Już jakieś tam plany mam, ale może coś mi jeszcze podrzucicie. Jeżeli fajnie się ze mną bawiliście, jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!